Dość kuriozalnie potraktował własną ciotkę pewien 20-letni młodzieniec, który kilka dni temu odwiedził krewną. Przyszedł do niej z wizytą w towarzystwie kolegi. Korzystając z chwili nieuwagi, skradł ciotce telefon komórkowy. Gdy kobieta wyszła na chwilę do drugiego pokoju, urządzenie zniknęło w kieszeni siostrzeńca, po czym on sam wraz z towarzyszem ulotnili się z mieszkania. Następnego dnia okradziona kobieta usłyszała, że może odzyskać utracone mienie, którego wartość oszacowała na 2000. Żądający okupu za telefon oznajmił, że wystarczy dostarczyć 200 zł w wyznaczone miejsce, a smartfon wróci do właścicielki. Kobieta jednak postanowiła nie płacić złodziejowi. O sprawie zawiadomiła policję. Mundurowi szybko ustalili miejsca pobytu siostrzeńca pokrzywdzonej oraz jego kolegi. Obaj młodzieńcy trafili do aresztu i usłyszeli zarzuty oszustwa i kradzieży. Okazało się, że spokrewniony z kobietą złodziej ma już w dorobku przestępstwa tego rodzaju, przez co będzie odpowiadał za najnowsze oszustwo w warunkach recydywy. Według kodeksu karnego oszustwo kosztuje nawet 8 lat pozbawienia wolności, ale w tym przypadku kara może wynieść nawet lat 12.